Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Fear Perseus Mandate. Moi drodzy, ruszamy z misją bioinżynieria. Tak się nazywa. No i generalnie tak, niestety, ale mamy bardzo mało zdrowia, zaledwie 35. Trochę mnie to niepokoi, bo z tego też co pamiętam, no właśnie, tutaj się nie dostanę. I mam nadzieję, że dostanę w miarę szybko jakąś apteczkę, bo kurczę, no naprawdę jest niedobrze. No tak mało HP, no to jest jakaś, no, lekka przesada. A właśnie nie mam jeszcze ani jednej apteczki, także no przydałoby się to w miarę szybko jakoś ogarnąć. Bo trochę się cykam, że ktoś tu mi zaraz na twarz wyskoczy, no i tak naprawdę tyle będzie zabawy. This is private property. Drop your weapons and put your hands in the air. What the hell? Kurde, co się dzieje? Holy shit! Spadamy, 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 spadamy. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Ja pierdzielę. Tu pójdę? Tu pójdę. O kurde! O. Dobra, uciekliśmy. Ja pierdzielę. To była dobra akcja. O kurde. Dobra, to mi się podobało, to mi się podobało. Dynamiczne rozpoczęcie. Na szczęście mamy też trochę zdrowia. Trochę żeśmy odzyskali, nie za dużo, ale mimo wszystko zawsze coś. Ciekawe, czy ten mech będzie nas też gonił tutaj, mam nadzieję, że... No to się chyba przeliczyłem, co? Jak on tu zaraz mi wparuje do środka... Ja pierdzielę, on łazi centralnie, robi cały czas, o shit! Ja pierdzielę, przecież nie mam z nim szans żadnych. Zamykamy wszystkie te drzwi, jak najszybciej spierniczamy stąd! Ja pierdzielę. Zamykajmy te wszystkie drzwi. Jakiś pancerz. Kurde, spadaj, spadaj, spadaj tamtędy. Gdzie tu iść teraz, gdzie tu iść teraz? Wiesz tu apteczkę, idioto! Dobra. Pytanie, czy coś tu jeszcze jest, bo mimo wszystko nie chciałbym nic ominąć. Chociaż nie, dobra, tu nic nie ma, spadamy, spadamy, spadamy. Ja pierdzielę! On już chyba się prze... Nie, 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 skroju! Głupi dziadu! Ja pierdzielę! Czekajcie, oj nie, źle zrobiłem, źle zrobiłem! Nie, nie... Goddammit, no nie zauważyłem tej rakietnicy! Wcześniej, myślałem, że ja mam go... Aj, kurde... No to lećmy w takim razie po raz kolejny. Ale tą broń sobie zmienię. Wymienimy penetratora, żeby później nie było. Ja pierdziu. Zamknij te drzwi, synu. Dobra. Jeszcze raz pogoń, pogoń Szczecin, całe te, o kurde. Dobra. Z jednej strony bym chciał być spokojny, ale powiem wam, że tu w takiej sytuacji to się nie da być spokojnym. No ja pierdzielę, apteczka. Nie wiem, czy ja ją wcześniej wziąłem, chyba nie wziąłem jej wcześniej. Pancerz. Tutaj. Ja pitole. Pozamykajmy te drzwi w cholerę. Teraz tak, czy coś tu leży, bo tu... O, właśnie, 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 dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, dzięki. Dobra, czy coś tu jeszcze? Tu gdzieś chyba była apteczka, o ile dobrze pamiętam. Może źle pamiętam? Ej, no bez jaj! Serio? Ale shit. Jak ja nie lubię takich sytuacji. Dobra, chodźmy jeszcze raz. Kurde, przecież nie stałem wcale aż tak blisko niego. No czy co, on wystrzelił w tym samym momencie te rakiety? Kurde, no come on, bez przesady. No dobra, to w takim razie lećmy jeszcze raz szybko. Kurde. Muszę tam chyba zapis zrobić, bo już irytuje mnie to, że powtarzam to te razy. Ja pierdzielę. Dawaj mi rakietnicę! Gdzie była ta rakietnica? Tutaj chyba. Tak, tu jest jedna. Druga. Wiecie co, ja sobie tu zapiszę. Bo nie chcę mi się powtarzać znowu tego kilka razy. Jakbym miał ewentualnie zginąć. No i on nam gdzieś tutaj za chwilę powinien wyskoczyć. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Przeładuj, przeładuj, przeładuj.
Gorzej, jak on mi tu w jakąś budlę z gazem strzeli, to będzie resztą pepperoni po prostu. Uniki, wali, kurde! Padł? Nie padł, nie padł, a gdzie tam? Nie mam granatów, jeszcze nie mam granatów! Nie mam cholernych granatów! Dajcie rakietnicę jeszcze jakąś! Tu jest jeszcze, dobra. Damy radę teraz. Jest. Nie no, bez jaj, że jeszcze... Panowie, daję przez chwilę zabiję takiego wielkiego mecha, no dajcie mi spokój! Co za patafiany! Dajcie mi tę broń. No nie wierzę, co to kurde było? Taka akcja na początek? Niezły start. Normalnie mleczny start bym powiedział. O kurde. Dobra, tu wcześniej byliśmy, on się po prostu do nas przedzierał. No dobra. W takim razie, moi drodzy. No co, nie pozostaje nam nic innego jak ruszać chyba tutaj. Tu nic nie ma w sumie. Myślałem, że to jakiś telewizor rozwalony. Co my tu jeszcze mamy interesującego? O, nagranie. Jakieś źródło. Okej. Ciekawe, o co chodzi z tym źródłem. Dobra, możemy iść tędy, tam jest zamknięte, ale tu jeszcze bym chciał zobaczyć. Z komputerkiem nic. Aha, czyli to jest takie osłupko biuro, dobra. No to lećmy dalej w takim razie. O jedna, naprawdę gruba akcja na początku. O, apteczunie, jak miło. Dzięki, dzięki za apteczunie, przydadzą się. Oho. Oh shit. A, myślałem, że tam mam wejść. O, laptop. No okej, to było ciekawe. No dobra, zbijajmy, bo tam w sumie nic więcej nie było. Apteczka. Może jakieś wzmocnienie czy coś? Hey, Davies here. Some suit from corporate just called in order to destroy something called the source. Does it mean anything to you? No właśnie, o co chodzi z tym całym źródłem? Co to w ogóle? Co to w ogóle? Czy my nie byliśmy w tym pomieszczeniu kiedyś? Mi się kojarzy taki jakby... co ja chciałem powiedzieć? Rozkład pomieszczenia. Możliwe, że byliśmy tutaj w podstawce. Bo tak to bardzo podobnie wygląda. No ale w sumie tak, to jest ten sam kompleks, nie pamiętajmy. Więc w sumie faktycznie mogło tak być. Are we sure about this second facility? Positive. We got it pinpointed on the GIS. Send in a team immediately. The senator wants me to collect the source personally. Yes, Mr. Morrison, I remember your request. Don't fuck with me. To nie są przypadkiem ci ludzie z pierwszej cutscenki? Once we've decrypted the codes, eliminate him. Oho. Chcesz jakiś spisek? Czyli tamten to był pan Morrison, tak? No dobra. Za wiele nam to pewnie nie da, bo no, z tego co widzę, to on chyba już długo nie pożyje. Ale zawsze warto wiedzieć. To chyba nie jest do wysadzenia. Mogę przejść tutaj, ale mogę też przejść... Nie, tutaj nic nie ma, no dobra. Tu jakiś granat. A nie, granat się przyda. Bo myślę, że mam, ale nie mam. No dobra, w tym pomieszczeniu pistolety są średnie, nie chcę ich brać, chociaż tak z drugiej strony... Nie, dobra, zostawimy sobie tak. You have one new message. It's Brett. I'm going to tell you straight up, the source is not something to fuck around with. Let me handle it. You pretend you never got the message. End of messages. Mam nadzieję, że się dowiemy, o co z tym źródłem chodzi. Przydałoby się. A, pewnie... Right, this is beginning to make a little more sense. Enlighten us. I'm in the corporate archives. ATC ran one project called Origin at a secret location in Auburn. But get this, there was another hidden project, an underground cloning facility. Location? On an island, out in the harbor. Upload the coordinates. You three will have to finish up there before we can hit that island. I'll bet my pathetic paycheck that's where they're headed next. Aha, czyli na jakiejś wyspie jeszcze eksperymentowali. No dobra. Kurde, żadnego wzmacniacza nie ma, no. Lipa trochę.
My przeszliśmy stamtąd. Mogę przejść też tutaj. Dobra, jakiś granat czy tam mina? Panie telewizor, proszę mnie tak nie straszyć brzydko. Stalna bomba, to się przyda. Cześć gościu. A. Szkoda, że nie żyjesz, no ale cóż, tak jak było powiedziane, w kadstence martwi pozostają martwymi. Lećmy. Dobra. Kurde, jaka rzeź. Strasznie dużo apteczek dostajemy, powiem wam, że nie podoba mi się to. No i właśnie, ten Morrison, dobra, czyli generalnie my go chcemy żywego, no ale nie wiadomo, czy to wyjdzie, bo no ci agenci wrodzy chcą go zabić, więc no cóż, tutaj trochę taki wyścig z czasem będzie. Osiedł. Ha, 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 rozbryzł się jak w postalu normalnie. O kurde. Ale bez kitu, powiem wam, że z tego shotguna strzela się trochę jak w postalu 2, naprawdę. Swoją drogą musimy kiedyś nagrać postala, to by było śmieszne. Chociaż nigdy u mnie na kanale nie było jakiejś takiej typowo humorystycznej gry. Nie wiem, jakbyś to przyjęło. Ale postal to taka klasyka w sumie w Polsce przynajmniej, także myślę, że moglibyśmy sobie nagrać kiedyś. Ale to bym chyba musiał ustawić serię plus 18, bo tam takie rzeczy się dzieją. Dobra, i teraz tak, mamy przejście tędy, ale... a co tu jest? Tu chyba idziemy dalej, a ja bym jeszcze chciał zobaczyć... Co ty masz? Uuu, nasze wysiątko, kochane, tak, to jest wysiątko. Jak ja te bronie w ogóle nazywam, jak do dziecka mówię. Chodź tu, wysiątko moje, chodź. Ale nie, ta broń jest na tyle dobra, że mogę ją tak sobie nazywać. Dobra, moi drodzy, to co, myślę, że możemy ruszać dalej, bo w sumie tutaj czysto jest. Nic więcej tu chyba nie znajdziemy. Tylko gdzie było to przejście dalej? Tutaj chyba. Za tymi skrzynkami trochę się żem pogubił. Więc tak, tutaj, dobra. Ile apteczek, ej, co? To jest jakaś przesada, serio. Przez całą misję nam nie dają ani jednej apteczki. O teraz nagle patrzcie, ile dostajemy. Jakieś karabiny, ASP, strata tata, coś tam, coś tam. Tu mam rakietnicę, no to nie, to... Chociaż tak z drugiej strony, niech będzie. Zrobimy tak. Wow, ej, ładnie to wygląda. Oho. Wiecie co, ja sobie walę tu zapis. Tak dla pewności. Bo jak ja już widzę takie rzeczy. No właśnie, ty cholerna małpo skacząca jedna. Chodź tu, świnko stary. Ty, świnka to... O, pytanie do mnie takie teksty. Pięknie. Fajna muzyka, jak się z nim bijemy. Gdzie jest ten drugi? Przez co? Wow, gdzie? Co jest? Kościół, skąd ty mnie bijesz? On u góry dalej jest? Halo. Ejo, gdzie ty jesteś? Kurczę, ty kurde dzian. No przestań, co ty, Spider-Man jakiś jesteś, chłopie, no. Jakaś małpa na gumie, ja pierdzielę, jaką skakusia. Przodujmy. Oj, prawie mnie zabił. Spodujmy trochę. Pięknie. Dobra, udało się. Ładnie poszło. Tu niestety nie przejdę. Dobra, no wydaje mi się, że ewidentnie będziemy musieli zejść gdzieś na dół na pewno. Tylko gdzie my się w zasadzie musimy udać? Mamy apteczkę. To się przyjdą i no na pewno. O, tam możemy przejść. Czy ja słyszałem jakiś śmiech, czy mi się wydawało takie? Nie wiem, dziwne to było. Może mi się przesłyszało po prostu. Dobra. Ale taka muza jest jakby jeszcze... Walka trwała, mimo że nikogo nie ma. O man, nie gadajcie, że jestem w tym samym pomieszczeniu, tylko od drugiej strony poszedłem wentem. Bez jaj. O, bez kitu, czy to jest to samo? A nie, to nie jest... O kurde! O, ten przynajmniej ładnie się do mnie odzywa, kochanie, no to jak się powinno odzywać, a nie... Jakaś świnka, kurde, o kurcze, oj. Pięknie. Ej, ta broń jest na nich mocno. Podajmy się. Ale panowie, czemu to was aż tyle jest, kurcze, wow.
Ej, bez kitu, ja pierdzielę, mocarna jest ta broń na nich. Podoba mi się, dobra. Generalnie my przeszliśmy z tamtej strony, tutaj niestety nic nie ma, ale możemy sobie wejść schodami na górę. Ale rozkład pomieszczenia jest identyczny i przez to się poryłem przez chwilę, że my tu już... Wait, what? Na dwa, arena trzy. Gdzie mam iść właściwie? Update on Morrison. He's ex-NSA. Something of a cowboy. He was forced out by a scandal a while back. Since then he's been handling the dirty laundry of the rich and powerful in Capitol Hill. Aha, dobra, trochę informacji o Morrisonie, zawsze spoko. I on pracował w NSA, także pracował normalnie z samym Fisherem, można powiedzieć. Tam wiecie, trzeci echelon i te sprawy. Okej, słyszałem jakieś kroki, także pewnie zaraz ktoś nas tutaj zaskoczy niemiło. Jest i Morrison. Tędy nie przejdę, to lecimy wentem w takim razie. Open this motherfucking vent! Dobra, dzięki. O kurde, o, skoczyłem? Skoczyłem. Dobra. Mam nadzieję, że go... Morrison, stój! A coś mam tu użyć? Nie, dobra. Czyli generalnie mam być za Morrisonem, spoko. Staram się. Kurde, panie Morrisonie, wracę. O, shit! Morrison, wracaj tu, gościu, no co za łeb. On chyba nie wie, że koleżcy na niego planują zamach, co? Ewidentnie. Trochę się zakręciłem przez tego checkpointa. W ogóle nie zauważyłem tej wieżyczki znowu, nie? To sama sytuacja normalnie. Dobra, ten karabin już sobie wymienię. 30 cel... Ajajaj, mało naboi. Dobra, wziąłem sobie spasa w takim razie. Wracaj tu, gościu. No, weźmiemy sobie te rzeczy jeszcze, skoro już tu jesteśmy. To możemy sobie wziąć... Czekajcie. Dobra. Znaczy wiecie, wydaje mi się, że on nam nie ucieknie i tak, no bo to jest raczej skryptowana sekwencja, więc... O kurde. Oho, działko laserowe, niedobrze. Kurde, stał. Daj mi to. Pięknie. A, pytanie, gdzie Morrison uciekł? Tędy? Chyba tędy. Tak, mogę aktywować tą windę, także ewidentnie tędy. Dobra. Teraz chyba tu, jak rozumiem. Nie, tu nie, o kurde. Źle polazłem. Chodź tu, cieciu! Ajaj. No i tyle. Oho. Dobra, mamy windę. Użyjmy jak najszybciej. Lecimy do góry! Szybko za Morrisonem! Fast, fast, fast! Dobra, okej. Okay. Chyba misja się zakończyła. Interwał trzeci, aresztowanie, pościg, sytuacja. Członkowie FIR odkryli, że Gavin Morrison jest agentem współpracującym z najemnikami. Udało mu się zbiec i w chwili obecnej próbuje opuścić obszar misji. Ma przy sobie ważny materiał badawczy, którym prawdopodobnie jest DNA Paxtona Fettela z projektu Perseus. Misja. Znajdź i aresztuj Gavina Morrisona. Odzyskaj skradziony materiał genetyczny. Let's go! Idziemy. No co ty nie powiesz? No byłoby prościej, gdyby się go mogli po prostu zdjąć, ale no myślę, że... Się zastanawiam, nie mam nic do was, ale... O, proszę bardzo, czyli jesteśmy chyba mniej więcej w tym momencie gry teraz, kiedy właśnie nasz protagonista podstawki wyeliminował Fettela właśnie. Okej. Panocki, panocki, bez takich mi tutaj. No tu mamy akurat ATC, także normalnie funkcjonują. No jak to, żeś gościu nie zginął? Tym LP to jeden. Przeładujmy sobie. Nie przejdę, nie przejdę niestety. Co wy macie za broń? Karabin szturmowy GA2A. Znaczy ja to chcę. Zaraz. W sumie laserówka nam się zaraz skończy, także możemy wziąć, niech będzie. Postrzelamy sobie trochę z tego. Kurde, wszystkie przejścia zamknięte. Ale gdzie jest Morrison właściwie, no? Bo on gdzieś tam nam spierniczył. W zasadzie to tyle chyba na razie, to jakieś drzwi znowu. A może byśmy spróbowali przejść górą?
O, proszę bardzo. Sympatycznie, czy oni to otwierają? Chyba nie. Panowie, no weźcie tam, umierajcie, no. Pięknie. Co to tak wybuchło? Chyba dupłem w auto. O kurde, ale mam mało zdrowia. Dobra, ja pierdzielę. Panocki, panocki. Przesadzacie, naprawdę. Poczekajcie, gdzie ja mam mało amunicji? No właśnie, bo tu mi się skończyła, także możemy sobie wziąć tą broń, bo oni chyba tutaj do tego amunicję mają. Ale szkoda, że nie udaje mi się znaleźć więcej, wiecie czego? Wzmocnienia zdrowia. Owie, 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 zaraz weźmiemy. Tylko jeszcze tego gościa zdejmiemy. A on chyba nie chce ze mną zbytnio walczyć. Czekajcie, do czego ja mam mało ammo? Dobra. Let's go! Oh yeah! O tak! Czekałem to cudeńko. Nice. Ta, wszystko w porządku. Spęczowałem go tylko pozostała nabojami z działka, spokojnie. Nic mu absolutnie nie jest. Wszystko pod kontrolą, wodza opętana i te sprawy, dobra. Penetrator. A za co ja mogę wziąć tego penetratora? Za spasa w sumie. Myślę, że spas się nam tutaj akurat zbytnio nie przyda. Dobra, dałeś moje działko kochane, oh yeah. Uwielbiam, uwielbiam takie bronie. Wiecie, z jednej strony lubię subtelne podejście w grach, ale z drugiej naprawdę lubię taki rozpiernicz totalny. Apteczki mam full. Dobrze idzie, dobrze idzie. Mam 10 apteczuniek, działko, trochę pancerza. To mi się podoba totalnie. Zaś apteczka, ja pierdzielę. No właśnie, za 9 dolców na godzinę to byś tego nie podjęli, ewidentnie o kasę chodzi. Wiecie co, z jednej strony... Nie, nie działa, okej. Z jednej strony bym to sobie strzelił. Dobra, a i generalnie spadamy z tego kompleksu już, okej. Staram się iść po tego Morrisona, ale stary, to nie jest takie proste, no kurde. No tutaj trochę... Tutaj trochę przyhardasiowałem, przyznaję, ale... Ale było warto. Dobra, pięknie. Nie no, ładnie poszło, elegancko. Apteczunia się przyda, bo w sumie zużyłem połowę, a 3 apteczek, ja pierdzielę. No mówię, trochę, żem przyharnasiował, ale było warto. Tutaj jest czysto, jakieś tam segregatory tylko leżą. Jeny, gościu, nie robi się tak, stary! Chłopie, ty znasz konwencję genewską? Co to miało być? Jak mnie zaskoczył obezraniec durny, no. Aha, niedobrze jest, niedobrze jest. Ja pierdzielę, ale akcji teraz. Kurczę. Nie no, ten to mnie zaskoczył tutaj nieźle, muszę przyznać, ja pierdzielę. Panowie, tak się nie robi, to w cholery jasnej. Co wy? Skąd? Nie no, 29 życia, nie mam apteczki, po prostu jest zarąbiście. O, jest. Nice, dzięki. Dzięki za apteczunię, przyda się. Właściwie już się przydała. Tu nie... O, kolejna, super, też się podleczymy. O, jeszcze kolejna, nice, nice, dobrze. Jak najwięcej apteczek. Gimme more. Dobra, tutaj czysto, czysto, ale gdzie jest ten Morrison, co by, nie wiem, poszedł. Zakładam, że jak zdecydował się uciec, to pewnie do jakiegoś helikoptera, coś takiego, żeby spierniczyć jak najdalej. Oni mają te spasy dwunastki, a w... O właśnie, nie mamy amunicji do penetratora, więc możemy sobie wziąć tego spasa, tylko akurat tutaj się nie przy... Oaj, szkoda. Zresztą moje kochane działko, kurde. Nie ma amunicji, lipo. Skąd to się nie wziął, co?
Żadnego wsparcia sobie nie dostaniesz, sorry. Tak to wygląda. Pytanie, może jakiś sekrecik? Oczywiście, że nie. Ale chyba będę musiał przejść przez te drzwi, co? A, jednak nie. A to i gdzie mam w takim razie się, który jest... A, dobra, okej. Okej. Już nic nie mówię. O, trzeba uważać, bo tu jakieś konstrukcje, budowy. Całe te. Dobra, gdzieś się przedarliśmy. O, jest Morrison. Where do you think you're going? You have no idea who you're dealing with. I don't care. Wow. I to jest chyba ten moment, kiedy ta bomba walnęła na końcu podstawki, co? Ja pierdzielę, chodź tu! Dobra, gonimy go! Jaki skrypt chamski, jaki chamski skrypt, no nie wierzę! A to był jakiś plan? O, shit! No czemu otwieraj te cholerne drzwi? Dobra. Mamy to, ja pierdzielę, a co się... Ajaj, a co z tamtym naszym sierżantem? O kurde. O pierdziu. No to tyle, moi drodzy. Interwał czwarty, zniszczenie, pogrzeb, sytuacja. Miasto zostało zniszczone przez potężną eksplozję nieznanego pochodzenia. Los agentów Fury, członków oddziału Delta, pozostaje nieznany. Przed wybuchem udało się odkryć, że najemnikom chodziło o materiał biologiczny powiązany z projektem Perseus i Paxtonem Fetelem. Misja. Dowiedz się, co spotkało agentów Fury. Znajdź i aresztuj Gavina Morrisona. O kurde. Grubo. Here's the situation. Reigns didn't make it underground. And the radio's out. Piece of shit. Get moving. You still have a job to do. I'm not gonna let that asshole get away. No właśnie, co z Reignsem? No ja mam nadzieję, że on przeżył to. Bo właśnie on tam został u góry na balkonie i się zastanawiam... Interwał czwarty, zniszczenie. I się tak właśnie zastanawiam, czy on na pewno tam, no, dał sobie radę. Dobra, moi kochani, ale ten interwał... zaczniemy już sobie w odcinku następnym. Tutaj sobie już będziemy kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało i na pewno podoba się ten dodatek o wiele bardziej niż Extraction Point. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się pewnie jutro w kolejnym odcinku z Fear Perseus Mandate. Na razie!